Patrz na dół. Co tam jest w koszyku taki biały? Projekt, o którym wam mówiłam wcześniej, że mam zamiar zrobić. Robię sobie kawkę. Bo jak wiecie, zawsze rano zaczynam ten zapach. Zaczynam od kawki. I powiem wam, że zapowiada się super dzień. Jestem w super humorze. Umyłam sobie włoski. I stwierdziłam, że chyba nadal są za długie. Za długo miałam długie włosy. I teraz wolę mieć krótsze. Przygotowujemy sobie wszystko. Krzaki się bawią. Zganiają się. W ogóle fajnie, słuchajcie. Dzisiaj Ziska spała na fotelu Laego, a Lary spał w jej koszyku. Ja tak, kurczę, rano się budzę, patrzę na dół, bo ja mam łóżko takie napiętego. Patrzę na dół, co tam jest takiego białego, a to jest Lary. No i tak, kochani, update. Jeszcze oczywiście kuchnia nie jest skończona, albo może nawet nie jest zaczęta, ale najważniejsze, że nie ma już ścian. Tutaj mamy barek. No, z tyłu mamy lodówkę, troszeczkę szafek jest pod oknem, piecyk tam co był. W tym miejscu, gdzie wy teraz stoicie, to była stara kuchnia i stał piecyk pod oknem. Zresztą możecie sobie to zobaczyć we wcześniejszych vlogach. A teraz idę już podłączyć kawkę. Kochani, to jest ten ostatni projekt DIY, który chciałam zrobić. Powiesiłam sobie ręcznik i ściereczkę, ręcznik papierowy i tackę na kawę. Zamiast kupić uchwyty, to po prostu wykorzystałam sznurek, który miałam w domu. Zaczęłam nową kolorowankę. Jak widzicie, fioletowo-fioletową. Wygląda jak niebieski, ale to jest fioletowe. I do kolorowanki oglądam sobie, oczywiście jest rano, więc piję kawę. I oglądam sobie vlog od szusz. Nie wiem, kochani, mam ADHD albo coś, bo nie mogę robić tylko jednej rzeczy. Dzisiaj wyłączyłam vloga, to już muszę sobie od razu coś nucić. Tak pomyślałam, że zrobię nową playlistę poświęconą prezentacjom PowerPoint. Nie wiem jeszcze, czy to będzie po angielsku, czy po polsku. Ale myślałam, że skoro się tym zajmuję, to mogę też zrobić jakiś tutorial. No dobra, kochani. To bye! I tak się porannie chilloutuję, kochani. Postanowiłam zrobić sobie podnóżek. Kochani, stołek jest już skończony. Idealna wysokość. Teraz sobie usiądę i położę sobie nóżki.
super. Może tu jeszcze będzie poduszka, no może będzie, nie wiem, coś zdejmowanego. Couple weeks ago when I was with Julie Brown. Again, you need to watch that coffee time with Julie Brown. To see, I think it's... Kochani, dzisiaj wielkie gotowanie. Obiadu, śniadanie. Więc mi się spali. Dzisiaj będzie karczek. Sisi też dostała kawałek. Dzisiaj będzie karczek i jajko na twardo na kanapce. Teraz wam pokażę. Karczek. Karczek ładnie zrumieniony na smalczyku. A tu jest już chlebuś gotowy i będzie tutaj jajeczko, kanapka z jajkiem. A to jest na przykład Sisi, która się relaksuje, zlała się trochę z podłogą. Zobaczcie, jaki relaks. Normalnie na plecach tam. Co ja się będę przejmować, nie? Co się będę przejmować? A ja sobie tutaj Milkę zajadam. Kochani, jestem w Tefco. Oglądam sobie różne drobiazgi. Tutaj jest fajny, na przykład brok do kluczy za 5 zł. Termometr. Ale termometr mam już. To jest do... A, do środka. No to takiego nie mam, mam na zewnątrz. A co to jest? Siateczka do prania. Cool. A, fajny dział. Patrzcie, patrzcie. Sznurowadła w różnych kolorach. Lubię takie rzeczy. Mogłabym mieć taki kącik do szycia. No i mogłabym naprawić swoją maszynę do szycia. No coś mi, słuchajcie, przepuszcza nitkę. Lubię szyć. O, tu są maszyny do szycia. Właściwie to najbardziej lubię przerabiać. Albo szyć firanki, czy pościel. Jaśki sobie poszyłam. Ale najbardziej lubię, jak już jest coś gotowe z ubrania. I to trzeba potem tylko przerobić. Mogłabym Sisce ubranko uszyć. Worki, no właśnie. Kiedyś kupiłam, wiecie co, to worki uniwersalne za 10 zł. Patrzę. Nie widzę. To idziemy dalej. Idziemy na AGD. Może coś tutaj, może toster jakiś na promocji. A co to jest? Grill. Ale git jest grill. Grill. Potrzebuję coś do opiekania chleba. A tu naprzeciwko mamy komputerowe artykuły. Widzicie, kamerka internetowa. Ale ja potrzebuję mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać w vlogach. No i chcę, tu jest jakiś... No i chcę na wywiady potrzebne mi, bo pewnie na ulicy to będzie mało słychać. Kamery, ale fajne. Z piłkarzami, proszę bardzo. Okolicznościowa myszka. Pamiętacie to etui, które kupiłam czarne? Teraz są letnie, niebieskie i różowe. Fajne. No, jesteśmy na tosterach. No powiedzmy, coś drogie nie jest, ale ten jest fajny. Szary. A, jest przecena na 55. No, może jak mi się uda sprzedać jeszcze coś. Albo czerwony. Biały? No w sumie chciałam biały, ale ten szary, co myślicie? Ten szary jest fajniejszy. Tu jest jeszcze jakiś srebrny, cały metalowy. Może ten. No nic. 30% taniej. No, jestem niedobra i rozpakowałam ten srebrny, żeby go zobaczyć w środku. Tak jest. Tak wygląda, kochanie. Także ten, a nie za 49, albo ten za 56. No, jednak ten chyba.
Idę już. Nie ma co, idziemy do domu. Jestem teraz na piżamkach. Piżamkach i koszulkach. Lubię takie zestawy. Takie zestawy, wiecie co, to jest tak po domu, żeby było. Będzie kaska, będą zakupy. Na razie jesteśmy bez zakupu, więc sobie wychodzimy, nie musimy nawet stać w kasie. Jest! W zoologicznym, zobaczcie. Akana Puppy Small dla małych piesków za 68, ale to jest 2,27 kg. Albo mogę mu kupić takie małe spróbowanie. Au pure orien. Też jest papi. Pewnie by chciała takie. O, i duża paczka też jest. Nie wiem, ile jest w tej paczce. W tej paczce. Też 127. Były, kochani, smyczki na przycenie. Akurat ta, która mi się zawsze podobała, niebieska, z 25 na 10, moja jest przeceniona. Zastanawiam się, czy kupić obruszka. Smyczka jest w osobnej cenie, albo taki puszorek z kolei był też przeceniony i był za 20. Nie mam pojęcia. Na razie muszę zapłacić to, co muszę zapłacić. Nie będę kaski wydawać na dodatki. Jesteśmy teraz w Sfinksie i mamy na przystawkę Rosti, placki ziemniaczane z łososiem. I tutaj jest do tego sosik. No, wyglądają apetycznie, kochani. Przyszło do nas danie główne. Kuskus z kurczakiem. A tu jest kurczak z kieszonką, warzywa i frytki. I can pretty much get away with working a couple of hours a week, teaching two classes a week. I can just about live off. So that's like, well, 3 hours worth of work. So, you know, that's really living the dream. People are like, oh, you're so lucky. And I do really feel that I'm very blessed in this life and I am lucky. But I also feel that you make your own luck. And if you put the hard yards in and you hustle all the time, you know, and you do the things that you love, and then life's beautiful and amazing, and you've just got to follow your own dreams. Well, Frenchie, I have to say, it is a really